Wiele nowych statystyk z Polski pokazuje, że w naszym kraju żyje coraz więcej osób zakażonych HIV. W Polsce oczywiście w ostatnim roku ta liczba zwiększyła się ze względu na to, że Polska przyjęła bardzo wielu uciekinierów z Ukrainy. Mimo tego, że populacja ukraińska jest porównywalna do polskiej, to na Ukrainie żyje kilka razy więcej osób z HIV. Liczba zakażeń HIV rośnie jednak nie tylko w Polsce czy na Ukrainie. Podobne statystyki znajdujemy na Zachodzie. Pytanie więc, dlaczego tak jest? Ja podejrzewam, że jednym z powodów, o których się w ogóle nie mówi w mediach, jest popularność tak zwanego PrEP-u. PrEP to głównie truwada, czyli lekarstwa brane na HIV, jeżeli już ktoś zaraził się tym wirusem. Jednak patent na truwadę, który truwadę czynił dość drogą, wygasł kilka lat temu. Wiele koncernów zrozumiało więc, że może truwadę sprzedawać nie tylko chorym, ale też zdrowym, profilaktycznie. Truwada bowiem, brana na zaś, uniemożliwia albo utrudnia zarażenie się HIV. Różne firmy zaczęły więc reklamować PrEP jako akcesorium imprezowe. Wiele osób natomiast zaczęło używać PrEP-u zamiast prezerwatyw. Logika jest taka: nie zarażę się HIV, więc na wszystko inne, czym się mogę zarazić, wezmę sobie antybiotyki. PrEP jednak chroni przed HIV i przed niczym innym. To sprawia, że mnożą się takie choroby jak kiła czy rzeżączka, a wiele osób, biorąc ciągle antybiotyki, staje się na nie odpornymi. Prezerwatywy stają się więc w niektórych środowiskach niemodne. PrEP to jednak tak duże zyski dla koncernów medycznych, że nie chcą one z niego zrezygnować. Receptę na PrEP odnawia się co średnio 3 miesiące, a to oznacza przychody kilkuset lub kilku tysięcy złotych na pacjenta. Dodatkowo aktywiści LGBT bagatelizują choroby weneryczne, przedstawiając je na przykład jako gang weneraków, jako coś zabawnego, niegroźnego. W tym samym czasie aktywiści LGBT wywierają tak silny wpływ na politykę w niektórych krajach, że na przykład w Niemczech PrEP jest finansowany z publicznych pieniędzy. Tak więc rośnie liczba zakażeń chorobami wenerycznymi, bo ludzie się nie zabezpieczają, a sam PrEP przyczynia się pewnie do mnożenia się choroby, którą kiedyś chciał skasować z tego świata. Ktoś jednak mógłby zaprotestować. Skoro PrEP, skoro truwada chroni przed HIV, to jakim cudem zwiększone jej użycie na świecie będzie prowadzić do zwiększenia zakażeń? Odpowiedź tutaj jest raczej prosta. PrEP i truwada chronią przed zakażeniem pod warunkiem, że są przyjmowane poprawnie. Jeżeli natomiast ominiemy dawkę dwie, no to oczywiście skuteczność tych leków spada. Poza tym, imprezowy styl życia nie łączy się najlepiej z lekami. PrEP, przyjmowany w otoczeniu środowisku imprezowym, łączy się często z narkotykami oraz alkoholem, co sprawia, że nie jest tak dobrze wchłaniany do organizmu. Dodatkowo, imprezowanie sprawia, że organizm jest wycieńczony i tym samym bardziej podatny na inne zakażenia. W całym tym PrEP-ie, w przyjmowaniu go, jest też pewna ironia, pewien absurd. Biorąc PrEP, bierzesz lekarstwa, które bierzesz po to, żeby nie zarazić się chorobą, która sprawiłaby, że brałbyś lekarstwa, które już teraz bierzesz. Jaki to ma sens? Ocencie sami.